Hej, tu Ewelina i zrobimy to szybko, bo jest strasznie gorąco i zamknęłam okno i drzwi i ogólnie siedzę jak w saunie, więc szybko, sprawnie i na temat. Mam paczkę z Empiku i mam też kilka książek, które kupiłam w ostatnim czasie, więc chciałabym Wam je pokazać i zapoznać Was z tym, co zamierzam czytać w najbliższym czasie. Paczka jest nieotwarta, jak widać. Zróbmy to. Naszykowałam sobie nożyczki, a otwieram rękami. I tak. Pierwszą książką z paczki jest Gdy niebo mieni się czerwienią. I kupiłam tę książkę za około 17-18 zł na promocji. Jej cena okładkowa to 29,90, więc tak, Janusz biznesu znowu się obudził w Ewelinie. Jestem ciekawa tej pozycji, było o niej głośno jakiś czas temu na YouTubie. No ale jestem bardzo ciekawa, poza tym ta okładka... Czy ona do Was nie przemawia? Bo do mnie przemawia. Więc mamy pierwszą książkę. Kolejną książką jest Ostrze zdrajcy, proszę bardzo. Tak wygląda. I też ktoś o tym mówił. Ale teraz nie pamiętam kto. Kilka osób o tym mówiło. Więc ja też postanowiłam to przeczytać i ogólnie też była promocja na tą książkę. I uwaga, na ostatnią książkę z paczki, czyli Cień Rycerza, to chyba jest druga część, tak. Więc mam te dwie książeczki, będę czytała i zapewne Was poinformuję, co o tym sądzę, co myślę i czy... Takie tematy mi się spodobają, więc kolejne dwie książki i to by było po unboxingu. Teraz pokażę Wam to, co kupiłam, no przez jakiś okres czasu to zbierałam. Krótki okres czasu? Dobra, nieważne. Byłam w Biedronce i w Biedronce kupiłam tą książkę, czyli Spętani przeznaczeniem. Nie wiem, co mnie podkusiło, ale byłam ciekawa. I w sumie nie żałuję, ale później tak pomyślałam, kurczę, skąd ja wezmę pierwszą część i przeglądałam różne księgarnie internetowe i ta pierwsza część do najtańszych wcale nie należała, ale byłam u Agnieszki. Agnieszka mówi, a jedźmy do Ikei. A Ikea w Lublinie znajduje się w takim kompleksie różnych sklepów, gdzie znajdują się również księgarnie, więc poszłyśmy i Ewelina kupiła. Tak, mam pierwszą część, czyli Naznaczeni śmiercią. Podobno nie jest wybitna, nie jest też super ekstra, ale jestem bardzo ciekawa i ja lubię tego typu książki, więc mam nadzieję, że mi się spodobają. Jak one wyglądają? Czyż one do mnie nie pasują? Tak i do mojej ściany za mną? Czyli kolejne dwie książki, matko, jakie one są grube. Nie przypuszczałam, że będą aż takie grube. W sumie ja lubię grubaski. Dalej, tak, przez Martę, wszystko przez Ciebie, moja droga, i przez Twoje instastory. Zobaczyłam u Marty na Instagramie, że robi zamówienie na taniaksiążka.pl, ponieważ jest jakaś promocja. Książki za 5, 10 i 15 zł. Martę na pewno znacie, bo kto ogląda mnie, to prawdopodobnie ogląda też Martę. Jeżeli nie, no to link będzie w opisie. Serdecznie Was zapraszam, bo cudowna dziewczyna. I też zrobiłam zamówienie na taniej książce. Tak. Boże, już mam mokre włosy. No nic. Pierwszą książką, którą zamówiłam i zaczęłam już ją czytać. Jest taka malutka książeczka i to są już poważniejsze tematy. Zaczęłam czytać i jestem przerażona. Znaczy, może nie to, co przerażona, bo ja jestem ogólnie, wiecie, świat się dzieli na humanistów i na tych ścisłych. Ja jestem biologiem z zamiłowania i w ogóle, można by powiedzieć, inteligencji, ale... To jest rzecz sporna. Jak ja zaczęłam czytać o tych wszystkich embrionach i tych kapsułach i tak dalej, to z jednej strony mam takie wiecie, obrzydzenie, a z drugiej strony, o kurde, tak, to jest mój konik. I bardzo się cieszę, że mam i w końcu przeczytam, chociaż będę sobie dawkowała, na pewno nie na raz ją przeczytam. Kolejną książką z taniej książki jest, tak, to też przez Martę. Tylko nie wiem, czy ona tą, czy jakąś inną kupywała, ale na pewno kupywała coś z polecenia Zuzy, czyli Kulturalnej Szafy i też link będzie na dole, ale pewnie wszyscy znacie, więc, ale będzie na dole. I ja mam takie coś, czyli Hard. Tak, Harda mam. Takim wyrzeźbionym mężczyzną na okładce, bo postanowiłam czytać książki bardziej kobiece. I będę czytać.
Dalej mam coś zupełnie innego gatunku, innego kalibru, mianowicie Zaginione. Tak wygląda książka. Fabuła oparta na prawdziwej historii seryjnego zabójcy, pierwsza część mrocznego cyklu z dziennikarką śledczą. Jestem bardzo ciekawa, od czasu do czasu lubię sobie przeczytać jakiś thriller, jakiś kryminał. No wiecie, tak skaczę między tymi gatunkami, więc jak najbardziej będę chciała Wam opowiedzieć, co sądzę o tej książce, jak już ją przeczytam. I kolejne książki, które mam, to jest takie uzupełnienie kolekcji, bo nie będę ich czytać w najbliższym czasie, przynajmniej nie zamierzam, ale jak byłam młodsza, to czytałam książki z cyklu Dom Nocy. Wiem, że teraz chyba raczej by mi się tak nie spodobały, jak wtedy, kiedy byłam dużo młodsza, ale skoro była ta promocja i książki były po 5-10 zł, a w twardej oprawie i jeszcze kupiłam te, które mi brakowały. Tom drugi, czyli Zdradzona. Lubię te twarde oprawy, ładnie wyglądają na półce. No i tak, taki mam troszkę sentyment do tych książek. Tutaj mam tom trzeci, czyli Wybrana, czwarty, Nieposkromiona i tom gdzieś tak z końcówki, chyba 12 to jest. Tak, 12. Wyzwolona. I tak jak sobie mogę, to sobie dokupuję. Bo kto mi zabronił zbierać całą kolekcję? Tak się prezentują wszystkie cztery. Ładnie są wydane, okładki mają śliczne, ważne, że w twardej oprawie. I cóż, to by były już wszystkie moje zakupy. Nie wiem, czy je podnosić, no może podniosę. I tak wiem, że ludzie narzekają, że jest gorąco i że nie jestem pierwszą osobą, która zaczęła na to narzekać. Ale spróbujcie nagrywać film przy zamkniętym oknie, bez wiatraka i zamkniętych drzwiach, że nie ma w ogóle przeciągu. Dobra, jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Uwaga. Jest. Dużo tych książek jest. Muszę je ładnie rozłożyć na półkach, żeby się mąż nie zorientował. I moja wewnętrzna okładkowa sroka jest zadowolona. Więc to by było na tyle i dzisiaj Was już żegnam. Widzimy się w kolejnych filmach. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, jeżeli tego nie robiliście i koniecznie zajrzyjcie do dziewczyn, o których mówiłam. Linki będą w opisie. No to do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, pa!